Który śmiałek się odważy wkroczyć w mroczne stare lochy? Bo gdy śmiałka smok usmaży, to zostaną tylko prochy. Zatem by nie skończyć w piachu, rachu, ciachu i po strachu. Cześć, z tej strony Karolina oraz Krzysiek. Rola, kanał Gryfinka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grze od wydawnictwa Monduko, a mianowicie Strachu Ciachu. I tutaj serdecznie dziękujemy za przekazanie kopii gry do recenzji. Myślę, że jest to odpowiedni moment, aby przypomnieć, że obecne wydawnictwo Monduko to dawne wydawnictwo Trefl Jokerline. W grę Strachu Ciachu będzie bawić się od 2 do 4 osób. Każdy z graczy powinien mieć przynajmniej 7 lat, a czas jednej rozgrywki to około 10 minut. Sugerowana cena detaliczna to 65 zł, ale w dobrych sklepach z planszówkami nabyjecie ją za około 47-48 zł, a w tej chwili jest promocja na stronie wydawcy i można ją złapać już za 45 zł. I teraz tak, Strachu Ciachu. Po pierwszej rozgrywce przyszło mi do głowy porównanie do duszków. Znanych i lubianych duszków, a mianowicie dwa filtry. To, co jest lub to, czego nie ma. Szybko złapać, szybko wydedukować, tak? Tutaj będziemy mniej więcej to samo robić, a mianowicie ćwiczyć naszą nie tylko zręczność, ale również spostrzegawczość. I wiesz co? Ja mam wrażenie, że ta gra powstała tak. Ktoś wziął sobie doble, ktoś wziął sobie duszki od Egmontu, wrzucił do jednego wora, zrobił takie tu-tu-tu-tu-tu, au, i wyciągnął Strachu Ciachu. Strachu Ciachu to gra ilustrowana przez Tomka Larka, którego znamy chociażby z Blue Lagoon, czy jest jednym z artystów, którzy pracowali nad Cry Havoc. Te grafiki nie straszą, te potwory nie są straszne, więc nawet dzieci, które usiądą do tego, żeby rzeczywiście w to zagrać, nie powinny czuć się jakieś zniechęcone, przestraszone, ponieważ te stworzenia są przyjazne dla oka, sympatyczne, bajkowe, dokładnie, nie ma tutaj za bardzo się czego bać. Kiedy po raz pierwszy w ogóle wzięłam to pudełko, zapoznałam się z elementami, byłam pozytywnie zaskoczona, bo za taką cenę mamy tutaj taką wkładkę kartonową do pudełka, są tam grafiki. Te kafle, którymi będziemy obracać, są naprawdę fajne, one są bardzo dobrze wykonane. Są grube spore, przede wszystkim. Są spore, są czytelne i oprócz tego, że ja po prostu mam problemy z kręceniem nimi w odpowiednią stronę, w odpowiednim czasie, to jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o karty, jakościowo zwykłe są standardowe i tak jak mówię, no, grafiki raczej skierowane ku młodszym aniżeli ku starszym. Tutaj trzeba pochwalić wydawnictwo za to, że nie skierowali się takimi pobudkami ekonomicznymi, bo te karty, kafle, którymi będziemy obracać, są wykonane z grubej tektury. Można było to zrobić po taniości i wydrukować je tak jak zwykłe standardowe karty. Byłoby to na pewno dużo tańsze, ale za tym idzie szereg plusów. Najważniejszy jest taki, że przy obracaniu i zsuwaniu, o czym będziemy mówić za chwilę, przy zsuwaniu tych kafli, one nie będą się zjeżdżać i tak zasuwać jeden na drugi, tak. Prawda? Tak, tylko jak tak zrobimy, tak zsuniemy wszystkie, to one się tak złączą fajnie. Naszym zadaniem jest zejść do lochów, dobrać odpowiednią broń i ubić potwora. Zrobić to na tyle szybko, aby być pierwszym. Bo kto pierwszy, ten lepszy. W grze dwuosobowej osoba, która klepnie pierwsza, zgarnia cały stosik kart. Jeżeli gramy więcej osób, wtedy będziemy dzielić przez pół, przez pół, przez pół, aż końca tych kart po prostu nie będzie. Ale o co tutaj chodzi? Słuchajcie, każdy z graczy otrzymuje zestaw czterech kafli. Będziemy mieć tutaj cztery symbole do ułożenia, a mianowicie tarczę, topór, łuk oraz księgę czarów. Może być księga czarów, może być księga z runami, zwał jak zwał. Księga, po prostu kniga. Książka. Tak. I teraz tak, mamy karty lochów, mamy potwory. Musimy znaleźć element, który jest kolorystycznie odpowiedni do potwora, który jest na środku. Po prostu, jeżeli wydedukujemy, że mamy niebieskiego potwora na środku i mamy niebieski topór na karcie lochów, naszym zadaniem jest jak najszybsze ułożenie topora. To wcale nie jest takie proste. Naprawdę. I klepnięcie po prostu stosiku, tak? Brzmi jak duszki. Brzmi jak duszki. Znaczy w sumie nie, no bo w duszkach nie było kart, tylko było łapanie gadżetów, więc to też troszkę co innego. No
Ale jednak, tak? Ale mamy, jest mieszanie kolorów. Mamy pierwszy filtr, tak? Mamy pierwszy filtr. Ale jeżeli nic nam nie będzie pasowało, czyli na przykład mamy fioletowego potworka, ale nic na karcie lochów fioletowe nie jest, naszym zadaniem jest ułożyć tarczę, klepnąć kartę na środku jak najszybciej się da, wtedy otrzymamy, oczywiście jeżeli mieliśmy rację, otrzymamy po jednej karcie od naszych rywali do naszego stosiku. Instrukcja nie mówi nic o pomyłkach, przynajmniej my się doczytaliśmy. No właśnie, i to wprowadziliśmy sobie sami taką domową zasadę, że w przypadku pomyłki oddajemy kartę. Drugim wariantem rozgrywki jest dołączenie do talii smoków i rozłożenie czterech drzwi. Drzwi odpowiadają kolorystycznie tym stworzeniom. Tasujemy całą talię ponownie i jedziemy jeszcze raz, tak? Wykładamy odpowiednią ilość kart, szukamy odpowiednich symboli. Jeżeli trafimy na smoka, to naszym zadaniem jest klepnąć te drzwi, którego koloru nie ma na karcie lochu. Brzmi banalnie, prawda? I właśnie tak jest. I właśnie tak nie jest. Ale poczekaj, nie. No poczekaj, wiesz, ale poczekaj. Na przestrzeni tych wielu rozgrywek jeszcze ani razu nie udało mi się uciec przed smokiem. Zawsze byłaś szybsza. Tak. Zawsze. Ale dedukcja i układanie odpowiednich broni jest raczej twoją działką, tak, i twoją broszką. Mhm. I szczerze, ja nigdy nie miałam problemu z tego typu grami. Wreszcie bym powiedziała, bawiły mnie mega. Wszystkie Jungle Speed, wszystkie doble, duszki i tak dalej. Spoko, mogę grać zawsze. A tutaj? Ja oczywiście się chichram, ja się cieszę i generalnie jestem mega zadowolona. Właśnie i szczęśliwa. To jest bardzo dziwny paradoks, bo z kolei ja nie lubię gier typowo na szybkość i typowo na zręczność. To jest po prostu moja pięta Achillesa i nie, nienawidzę takich gier. A w tym przypadku strachu ciachu sprawdza mi się bardzo dobrze. Ja po prostu nie mogę wyjść z podziwu, bo znam gościa, nie? I on się cieszy podczas układania i jest zadowolony, jak mi śmignie karty, to ja go po prostu nie poznaję. To jest pierwsza gra zręcznościowa, która mi się spodobała. Ja go nie poznaję. Bo poza jakimś głupim złapaniem byle jakiej karty, znaczy byle jakiej konkretnej karty, albo złapaniem jakiegoś przedmiotu, albo wyłożeniem jakiejś karty, no trzeba jeszcze pomyśleć. Kiedy szukałam informacji na temat strachu ciachu, czyli wiecie, gdzie można ją kupić, jaka cena, informacje, kiedy to wyszło i tak dalej, oczywiście skierowałam się na Board Game Geeka i jakie było moje wielkie zaskoczenie, kiedy zobaczyłam, że strachu ciachu ma tylko średnią 5,4. Ja nie wiem skąd się to wzięło, naprawdę. Gra jest tak wdzięczna, tak sympatyczna. No oczywiście, że nie każda osoba, która, no w ogóle osoby, które nie lubią tego typu gier, czyli zręcznościowo, właśnie na spostrzegawczość, nie będą się przy tym dobrze bawić. I będą zaniżać średnią. I my mamy, i w ogóle my znamy takie osoby, które generalnie, coś na szybkość, coś na właśnie zręczność, coś na dedukcję. Wiemy, że... Ja znam taką, to ja. Tak, to ty. Ale akurat to byś to spodobało, coś z ewenementem na skalę światową. Ale jeżeli lubicie takie filerki, lubicie takie luźne rozgrywki, które mają was rozgrzać, mają, nie wiem, zająć dzieciaki przy stole, macie imprezę i chcecie po prostu wyłożyć fajną, szybką, prostą grę, no to to jest to. No naprawdę to jest to. Ja nie mam pojęcia, skąd ta średnia. Nie mam. Ja nie doszukałam się ani jednej złej rzeczy w tej grze. Ale... Oprócz tego, że nie mam instrukcji właśnie, co się dzieje, jak się człowiek pomyli. Ale to nie jest problem, bo taką zasadę można zaczerpnąć z innych gier i sobie bardzo łatwo poradzić. Ale wiesz, jak to jest z tymi średnimi? No, jest film, który ci się bardzo, ale to bardzo podoba i no po prostu dałabyś mu Oscara, a na Filmwebie ma średnią 5,0. Dlaczego tak się dzieje? Nie dałabym Oscara, jakby miał średnią 5,0, okej? No, ale, co się nie stanie. Ale wiesz, o co chodzi. To, co tobie się podoba, komuś może się nie podobać. Tak, a mało tego, mam wrażenie, że ta gra... Ona jest trochę niedoceniona. Prawda? Ja mało o niej słyszałam, mało o niej czytałam, jakoś tak obiła się zupełnie bez echa. Kolejna, mam wrażenie. Dobra gra, która tak jakby jest, bo jest, ale... Premiera nie była zapowiedziana, tak pojawiła się, weszła na półki i sobie tam leży. Ja po prostu grę lubię. Jest to mega spoko filler. Niedługo prawdopodobnie Kasperek ją dostanie do przekładania sobie kafelków, bo te kafle po prostu to przeżyją. Więc, jeżeli szukacie filera, jeżeli chcecie czymś zająć dzieciaki, jeżeli chcecie grę, która jest łatwa w obyciu... Jest w miarę uniwersalna, bo można ją potraktować jako grę familijną, jako grę imprezową, jako filler, no... Za 45 zł? Ho! Błagam cię! A jeżeli nie chcecie iść w ciemno i próbować gry, która ma średnią 5,4, to może spróbujcie ją w nią zagrać przy jakimś evencie, jak w końcu wrócą. Eventy, wydarzenia, jakieś zloty, konwenty.
Naprawdę spróbujcie, bo myślę, że to nie będzie stracony czas, to jest chwila, moment na złapanie zasad i to jest 10 minut rozgrywki. No ja polecam, no podoba mi się, no co tu dużo mówić. Na naszych social mediach pojawił się unboxing, pojawiły się zdjęcia i Krzysztof przeczytał Wam instrukcję. Wszystkie linki zostawię Wam w opisie na dole. Natomiast na tę chwilę zapraszam Was do komentowania, do subskrypcji, do zostawiania łapek w górę i będziemy pomalutku się żegnać. Życzymy Wam miłego dnia, do kolejnego odcinka, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa, pa. Cześć.